Cześć moi drodzy, zapraszam do kolejnego odcinka z Heroes Might and Magic 4, odcinek 13, jak dobrze pamiętam. Ostatnio nie było tak szybko odcinka wrzuconego, bo trochę się zmieniło w harmonogramie. Teraz będą jakby dwa odcinki w jeden dzień. Mam nadzieję, że wam się będą podobać. Tutaj mamy dosyć fajną tą kampanię. Musimy pokonać aniołki. Wysoka brama. Mi się wszystko ustawiło? Dobrze. Wydaje mi się, że głos będzie ok. O, nie wiem, czy mi to przeskoczyło, ale dobra. To teraz tak. Chyba polowaliśmy na... Aha, na tego, dobra, on tutaj nam uciekł. Pytanie, że to jakaś armia w karawanu w ogóle nie idzie. Ale chyba nie. Kupiłbym tą armię, żeby on nic z tego nie skorzystał. Musimy go trochę wziąć po prostu na czas, niestety. Z tego względu... U mnie tutaj jest tą kopalnię, bym sobie zajął. Z tego względu, że ciężko będzie nam go tak pokonać w zamku. A na zewnątrz też go jest ciężko chwycić. To jest taki, że możemy mu tam wyłapywać tych bohaterów i po prostu ich tam bić. Ile wlezie. Fajnie jakbyśmy zajęli jeszcze jeden ten zamek. To było naprawdę super. O nie, a dobra, w sumie damy radę w razie co. Dobra. No, ta armia zawsze coś tam zrobi. W sumie mogłem tego wziąć jeszcze. Czemu się rozdzielić nie mogą? Co tu się stało? Dobra. Coś tu się odwaliło. Dobra, ta niech zajmie kopalnię. A, tu pilnują kopalni. Kurde, mnichów se poustawiał i co on co myśli? Dobra, tego kusznika tam po prostu wyślemy i tyle. Gdzie ten kusznik? Nasz mały asasino. Dobra, tego będziemy tutaj leć. Dobra, musielibyśmy ogarnąć tą armię, co tutaj jest. Wysłać ją do tamtego miasta. Co my potrzebowaliśmy do behemotów w ogóle? Te kryształy, dobra. W sumie wszystko oprócz tych kryształów możemy opylać. Tą kasą mamy trochę słabo, ale może jakoś to damy radę ugrać. O, tu jest taka dosyć fajna armia do wysłania. Jakoś mi się mega podoba ta muzyka z tego. Dobra, nasi szpiedzy donoszą, że siedzi w zamku. Nie, wyszedł z tego zamku. O, to może będzie się dało go łapać. Kurde, ja bym go chętnie chwycił tutaj. Dobrze, wiesz, dawajcie kasę. Easy. Tak dla mnie bomba. Dobra, tą laskę sobie tutaj wyślemy. No, a jedź do tego zamku, co ty to. W sumie możemy to zająć. Będzie nam oświetlało drogę. Tylko czy my damy mu radę tutaj go skopać? Dziesiątki, setki. Sporo. Możemy zrobić sobie zapis ogólnie od odcinka 13. No temu nic nie zrobimy niestety. Możemy jedynie tutaj czekać.
Dobra, ale on gdzieś tutaj chodzi. Gdzie on jest? Kurde, no nie chwycę go tutaj. Dobra. Śmieta niech sobie tutaj jeździ. A ta sobie pójdzie tu, do zamku. W sumie bardzo szybko byśmy tą armię tutaj skompletowali z tych trzech zamków. Tu jeszcze jedna armia idzie, dobra. O! Jakbyśmy mu ubili tą armię, byłoby nieźle. Możemy spróbować w sumie. Zobaczyć, co z tego wyjdzie. Dobra. O kurde. Kurde, że ten tak bije, ten chłopi. O cholera. No nie da się trafić ich. To jest. Kurde, nie no, lipa trochę. Dobra, to nie tak miało być. I bardzo mocno ma tą armię jeszcze. Te rycerzyki robią robotę mega. Możemy spróbować jeszcze raz, ale... trochę inaczej to rozegrać. Dobra, tego lejemy na pewno. No czemu ja mam pecha? Coś to działa? Strasznie ciulaty ten żółt jest. Nie no, mamy za sobą armię zdecydowanie. No, dobra. Brakuje nam sporo armii. Chyba, że w ogóle zrobimy coś takiego, że będziemy jego armię po prostu rekrutować, bo będzie po prostu jej więcej. Ten centaury nic nie robią w sumie. Dlatego on tak w sumie odważnie tutaj leci.
A, bo tam balistę nie mogę wziąć. Aha, dobra, bo tego mamy. W sumie dalibyśmy radę szybko zbierać tą jego armię, co on tutaj ma. To tutaj widzę wychodzić z tego. Dobra, on leci w tamtą stronę teraz znowu. Będziemy mogli się tutaj starać bronić. Tej armii trochę jest, coś tam, jakieś straty byśmy mogli mu zrobić. Może starać się go po prostu obijać. I tyle. Nie wiem, czy mi tej armii nie upoluje, ale zrobimy zapis. Bo ciekawi mnie, czy on będzie polował na tej armii, czy w sumie oleje to. A on tyle tych bohaterów ma powrzucanych. Dobra, złapał mi tego. Nie, no da się gościa tutaj ugrać, wystarczy by trochę mu tę armię poobijać. To jest takie, że on w sumie stracił ten zamek i ma to gdzieś. A, wszędzie zaś ci kapłani są. A, bo cyklop w sumie. No dobra, trudno. Dobra, jak tutaj z tą armią? To już w sumie jest jakaś armia znowu. Próbuję zająć miasto, to nie weźmie. Nie wiem, gdzie ten tutaj poleciał. Do góry gdzieś poleciał? Chyba, że pod miasto poleciał. Kurde, no szkoda, że te armie są dwie takie. Nie wiem, czy teraz nie przypłacę życiem tego. Dobra, zobaczmy, co on tutaj wykombinuje. Serio, zaatakował mi to miasto? Co on to zgłupiał? Co oni tutaj zrobili? On rozdzielił armię. On złączył armię chyba, tak? W ogóle rozwalił te dżiny. Ja nie wiem, czy on armię trochę nie stracił, tylko że jak on teraz sobie wziął kapłanów i tych... Dobra. Tą armię trzeba by odesłać tutaj do niej. Okej. Okay. Teraz byśmy mogli tutaj kupić tą armię. Musimy tutaj pokombinować. Wzięliśmy trochę mocny poziom trudności sobie. Teraz musimy cierpieć. Już jeden aniołów on nie może mieć, bo przecież mielibyśmy naprawdę problem.
To jeszcze tyle kasy zostało? No dobra. Choć wydaje mi się, że on i tak lepszą armię rekrutuje tutaj. Cztery dni. Jakbyśmy się w zamku mieli bronić, to byśmy im dali radę go ubić tutaj. Dobra, on gdzieś pojechał w armię. Co tam zrobił? Nie, siedzi dalej. Jak dla mnie, to on może sobie tu siedzieć, nie? Będzie mi nawet łatwiej to wszystko ugrać. Dobra, no czekajmy, no. No w sumie aż taka armia mu tam nie rośnie, więc... Choć powinno mu też zająć ten budynek tutaj, ale... O kurde, niepotrzebnie tych kupiłem. No ale dobra. Możemy wysłać ich w razie co. No, zaatakował mi. Nie wierzę. No w sumie ta armia tutaj dobra jest. Już 20 tych byśmy mieli. Może faktycznie trzeba wziąć tą armię i... Natomiast na przykład nie wiem tych... Dobra, kupmy tą armię, co tutaj jest. Przeżyjmy znowu do niej. Musimy go pilnować, żeby on nie mógł tutaj nic zrobić. Jakbyśmy mieli czarodzieja, to dałoby się coś tu bardziej wymanewrować. Ale tak, to co możemy zrobić? Już ta armia trochę urosła, nie? No plus taki rząd tych... Dział nie ma więcej, tylko że jak on będzie siedział w mieście, to my go nie ma szans, żeby go tam ubić. Tu się armia coraz większa robi, 25 rycerzy już mamy tutaj. Tu możemy kupować sobie z tej chałupy. Znaczy z tego... Ile byśmy mieli ogrów? 40 ogrów, ale to i tak w sumie chyba dużo nie zrobi. A chyba i tak lepsze te ogry niż ci, ale... Jeszcze balisty. Dobra, dorwał mi tego bohatera. Ale dalej w sumie siedzi na dupku. On po prostu stara się wyłapać nam to wszystko. A my sobie będziemy latać i zbierać tutaj. No, widzę, że on kupuje na bieżąco wszystko. Kurde. Nie wiem, go ktoś mu tutaj zrobił, ale co mu mogę zrobić? Mogę go tak naprawdę tylko osłabiać z tej armii.
Dobra, tu jest kolejna armia. Pobierzemy ją od razu. Mamy? Nie mamy tej zagrody kupionej, to trzeba ją kupić w ogóle. Dobra, to jest piękna armia. Chętnie bym chciał, żeby się rzucił na ten zamek. No to za dziaduwa. Kurde, tych balist tutaj tyle jest. Dobra, a ten bohater nasz tutaj gdzieś coś może jeszcze skubnąć? Kurde, na 27 rycerzy, no czy, a po co by się ich zamieniać? Wydaje mi się chyba, że za mało ich jest. Ewentualnie na dwie armie go tutaj. O Boże, on już ma kompanię tych. To 300 tam jest. Nie no, to jest nie do pokonania gościa. Zaraz armia będzie znowu. Tą zagrodę tam trzeba zrobić, kurde. Dobra, kupmy tą armię, przerzućmy znowu tam. Musimy to jedno miasto bardzo uzbroić. Ile tylko się da. Chętnie bym mu powybijał tych bohaterów tutaj. Żeby też nie latał w ogóle żadną armią tutaj w tych ziemiach. No i już trochę mniej tego badziewie. No i teraz jest wyczyszczony, jest święty spokój. On nie wyjdzie, nie? Tam będzie siedział na zadku. Kurde, gdybym miał jakiegoś tego lepszego bohatera, to mógłbym coś tam się szarpnąć na niego i go tam gdzieś zaatakować, ale... Trzeba jakieś straty zrobić, ale... Stelców strasznie się tam boję, kurde. Ta katapulta i ci mnisi nas tam przeorają po prostu. O, kolejna K można kupić. Nie mogę mu dawać tych mocnych jednostek strzelających, to będzie git. Kurde, nie no, wygranie z nim to tutaj jest w ogóle nie do pomyślenia.
Wykluczycha cała armia. No nie wiem, kto ma lepszą armię ogólnie. U mnie te behemoty kurują, ale... No teraz może jakbyśmy walczyli na zwykłym terenie, bym dał radę go ubić, ale... On nie wyjdzie pewnie. Jakie armie nieprzyjaciela? Ja czymś tutaj nie wiem. A, mam ostatni czas na zdobycie ostatniego miasta. O kurde. I zostało nam zaatakować tak naprawdę. Nie da się go na czas wziąć tego gościa. Nie no, na zmiecie tam armię tam ma. Nie jesteśmy chyba w stanie mu tego zrobić, no właśnie. Jak on szczeli ten... Nie no kurde. Nie no bez jaj. Nie no nie ma opcji. Zerżnęliśmy ten scenariusz, co te, coś tak sądzę. Musimy dużo szybciej się tutaj przebić i go zabić po prostu. No, to będzie trzeba jeszcze raz tutaj szpilnąć. A to graliśmy chyba Wings, nie? To. Bohaterem tej opowieści jest Mongo, dziedzic tronu potężnego północnego królestwa i najstarszy bratanek jego władcy. Jak Karas Matikus, nowy misterio wspaniały przez całe życie poszukiwał potęgi, którą niesie ze sobą wiedzę. Dobrze, moi drodzy, no to będziemy kończyć. Przegraliśmy tą kampanię. Nie da rady raczej tam inaczej tego ugrać, no bo ten bohater siedzi w zamku. No gdyby z tego zamku jeszcze wyszedł, to jest jakaś szansa. Więc będziemy w następnym odcinku kontynuować. Będziemy musieli znowu przejść tam pierwszą. No i co? Tyle. Dzięki za oglądanie i zapraszam do następnego. Cześć!